jesteśmy teraz, Unia żąda, żebyśmy zlikwidowali wszystkie piece. Te piece takie kaflowe, tak? No jaki to będzie cios dla tych ludzi? Muszę ci powiedzieć, że... Jak kupią sobie te elektryczne ogrzewania, to będą na tysiące złotych rachunków płacić. I kto im za to zapłaci? Ja no, no. Bym obraz nie kazał palić w piecu. Uh-huh. Kupił taki elektryczny, nie grzejnik, tylko taki kaloryfery elektryczności. Uh-huh. I kilka tysięcy kiedyś, nie wiem, 2000 złotych przyszło z elektryczności za... Uh-huh. Tak to wygląda rzeczywistość. Do zapłaty znaczy. No. Do zapłacenia, więc oczywiście, widzisz. Oczywiście, że się cały rok nie pali, bo cały rok nie ma zimy. Ale no wszystko, to było z kilku miesięcy, to było kilka tysięcy. Nie jakieś tam 300 zł. Właśnie. A to było kilka tysięcy. Ja nie wiem. Rodzina to nawet ukrywała. Taniocha jest Inoji, to jest taniocha, słuchaj. No. Rodzina to nawet ukrywała przede mną te rachunki, żeby jakiegoś ataku serca nie dostał. Ale dlaczego ukrywała? No bo ja nie dużo płacę, no to bym się przeraził, jakby. Ale kiedyś ja te rachunki znalazłem. Mhm. Takie to były pieniądze. A no więc widzisz. Nie były pieniądze, że tam, nie wiem, tam z 1000 zł za pół roku. Mm-hmm. To było, nie wiem, 2-3 miesiące, jakieś 2500. Mm-hmm. No, ale to wiesz, ten piecyk cały dzień taki pod oknem mm-hmm. stał, taka machina. No. Powiedział mi, że pieniądze mi dzisiaj przeleją na bank, ten Tobiasz, wiesz. Mm-hmm. Proszę ciebie, bardzo miły człowiek, no i że tam od Marek to jeszcze nie od weekendu, ja mówię, no i dobrze, bo to i tak ten Rysior tam miał jechać, a ja mam tutaj na tej Powsińskiej, także słuchaj, będziemy miały kamery obrotowe w Markach, a na czym to polega, po prostu to będzie na piętrze, i będziemy wiedzieć, co się dzieje na całej budowie. Kamera obrotowa z oszczędności to może wynikać. Jest jakby jedna, ale ona się obraca. No. I będziemy mieli bajkę, bo będzie wszystko widać, co jak ona się obraca, co widać, no. Co ona pokazuje, ta kamera? Na pewno już zapomniałeś, jak kiedyś kino wyglądało. Wchodził film na ekrany. Jak ja ci powiem, jak wyglądało kino, to były krzesła normalnie stały, jak gdzieś w kaplicy. A jeszcze jak ja ci powiem, kino to było w Białymstoku kino, które dachu nie miało i się nazywało kino. Nie pamiętam, normalnie nie miało dachu. Ja ci powiem, jakie było jedno z moich pierwszych kin. O Boże. To było kino. Nie tam nazwy. Kino harcerskie. Tak. Nazwy już nie pamiętam. Mhm. Dzieci siedzą, mm-hmm. takie ze szkoły podstawowej, mm-hmm. a operator mm-hmm. ma taką machinę do wyświetlania filmu, mm-hmm. taki projektor. Mm-hmm. I ten projektor nie był w kabinie, mm-hmm. tylko był na sali. Mm-hmm. Mm-hmm. I on tak grzechotał mm-hmm. przez 2 godziny. A jak się obejrzałeś na salę, to takie opary były. Mm-hmm. Bo ten projektor tak. Poleciał. Był w tym kurzu, aha. i tak jakieś cienie były na widok. Mm-hmm. Mm-hmm. Później był mały remont i maszynę wsadzili do tam na zakrystię z tyłu, mm-hmm. gdzie już było trochę lepiej. Ale była taka mądra kierowniczka i jak ona sobie radziła, mm-hmm. nie wiem jak ona to robiła, mm-hmm. ale z kina harcerskiego no. zrobiła kino panoramiczne. Mm-hmm. Czyli na czym to polegało? To nie było kino dostosowane do panoramy, mm-hmm. tylko jakiś projektor zdobyła panoramiczny. Mm-hmm.
I tam kawał prześcieradła, tam jakieś czarne paski. No i bileciki już trochę, bo tak pani też zaplanowane się płaciło. Już bileciki były droższe. Ale to wszystko się ciągle opłaca. Bo w kinie pierwszej kategorii, bez zniżki, płaciłeś 8 zł. To dużo przyznać, czyli 9 zł. To dużo. A w tym kinie ze zniżką było 3,50. A jak ci kierowniczka polubiła, to nawet chodziłeś za darmo. I to było nowoczesne kino. Trzeciej kategorii. Jeszcze raz pani wracam. Było to nowoczesne kino trzeciej kategorii. Trzeciej. Bo była nawet panorama. A nie powinno być, ale ona była sprytna, ta kierowniczka. Kupiła projektor do filmów panoramicznych i udawała, że to jest kino panoramiczne. Poza tym, te filmy już były... Ale dlaczego sprytna? Ona chciała wam udogodnić, no tak, polepszyć. Tylko pamiętasz te czasy. Wasz ludzie ciężki. Latami czekali na kino panoramiczne. Latami. Bo musi być budynek, musi partia to zatwierdzić i w ogóle kino panoramiczne musi być na otwartym powietrzu. Tak. Nie wiem, czy wiesz, że do 90 roku te kina powojenne w Kaliszu, stylowe, drugiej kategorii, nigdy nie miało panoramy, bo one nie były przystosowane. No. Ale w tym kinie harcerskim to się różne cuda działa. No tak, jak to... Bo to wiesz... Nazwa tak harcerski tak wskazuje. Jakby prywatne... A nie Wiesławie. Tak, jakby prywatne kino. Można było każde kino przystosować do panoramy. No. Ale partia, wiesz jak to było. Tak. Jak to nie jest kino panoramiczne, nie da by kino panoramiczne. To była też pewnego rodzaju cenzura. Cenzura, że w wielu małych miasteczkach pewnych filmów się nie oglądało, bo mówiono... W małych miasteczkach. Tak, nie możemy wyświetlić, bo nie ma kina. Pomimo, że w wielkich miasteczkach tak, się oglądało. Oglądało. Bo ja to tak rozumiem, nie, że... Nie chodziło o panoramę, tylko mi chodziło o to, że pewnych filmów nie wyświetlali. Bo były dostosowane do ekranu tylko panoramicznego. Ja na przykład, może wszystko wiem, jak na przykład zbudowano wreszcie te kina panoramiczne, to masę filmów panoramicznych przyszło nowych do Kalisza. Całkowicie nowych. I to było dla mnie wielkie święto. Mógłbym opowiadać się. No wiesz, ale ta nazwa Kalisz to... Miasto Kalisz, taka ciekawa nazwa jest. No tak, to jest najstarsze miasto w Polsce. W Polsce. I jest dwa razy starsze niż Polska. No też tak mówili, że... No bo on ma 1800 lat, a Polska ma około 1000. Ten Kalisz ma 1800 lat? Około 2000 lat. O matko! Czyli ja pochodzę ze starożytności. A! No. A ja tak ci coś powiem, że Warszawa i tu kino, kościół ten Marcina to ma około 600 lat, ale Warszawa to jeszcze nie była Warszawa, bo to Warszawa najstarsza to jest na Pradze Południe ma początek. No. O, a gdzie Praga Południe? A jak Niemcy się nazywały, na przykład Królestwo Bawarskie, Prusy Wschodnie. Najstarsza Zakon, jest Praga Południe. Zakon Krzyżacki. No. Cesarstwo Rzymskie jeszcze było. Tak, i to były Niemcy. No. I później Niemcy. I dlatego się nazywała Rzesza Niemiecka. Bo te wszystkie państwa i państewka się połączyły. I dlatego była pierwsza Rzesza Niemiecka. Chyba dopiero, nie wiem za kogo, ale potem to jeszcze nie. Ten, co się przyjaźni. Ten taki młody król. No, potem. Potem jeszcze był Holstyński, a w ogóle do historii to trzeba zajrzeć. Nie masz głowy do historii? Aż taki nie, muszę czytać o tym, bo wszystko sprawia. U mnie kolega z podstawówki to taki Mirosław Szkiłąć, pamiętam nazwisko, miał głowę do historii, słuchaj. Taki był inteligentny Mirosław Szkiłąć, że poszedł do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tam gdzieś może koło ciebie, tak? Tak. No.
I słuchaj, z podstawówki, ja potem się rozjeżdżam, wiesz, a to tu do Ciechanowa, pedagogiczne studium techniczne, Warszawa, Warszawa. I potem w Białymstoku głoszę od domu do domu bloki przy Fastach, nie Fastach innym, Fabryka Światowa do Tokarek, nieważne, w blokach. Głoszę z taką siostrą, która mnie wychowała i patrzę, Mirosław Szkiwoń, ja się na niego patrzę, a on się na mnie, że my się znamy z podstawówki. Nie, bo my głosimy Ewangelię, Mireczku. Wiesz co? A on na księdza się uczył i nas przyjął, się rozmawiał. Jakie są losy ludzkie? Mirosław Szkiwoń, proszę Państwa. No, a jakie są dziwne losy ludzkie? Mój kolega ze szkoły muzycznej, pukaliśmy na pianinie, miał małego braciszka, malutki taki chłopczyk.